No hej, witam was w kolejnym odcinku ze Słodkiego Flirtu Liceum. Tak trochę musieliście na niego poczekać. Między innymi dlatego, że po prostu no jest to ostatni odcinek, jakoś tak ciężko było się za to wziąć, że ze świadomością, że z liceum to już będzie ostatni odcinek, ostatni, ale też trochę dlatego, że no jak mu gdzieś tam uprzedzałam, zaczęłam się uczyć i muszę troszeczkę czasu na to poświęcać. Więc, no cóż, no szkoda mi, że musicie troszeczkę na tym cierpieć, no, naprawdę mi przykro, taka sytuacja, jaka jest, znowu mamy troszeczkę ograniczeń i w związku z tym częściej muszę też się zajmować swoim dzieckiem i nie mam tyle czasu, sorry, naprawdę, ale muszę troszeczkę częściej właśnie się tutaj przyłożyć i się tym zająć. No, naprawdę was przepraszam i mam nadzieję, że dalej ta częstotliwość będzie dla was w miarę. Raczej gorzej niż teraz nie będzie. Więc może tak liceum będzie się czasem nie pokazywało i czasem możliwe, że też inne filmiki będą miały przerwę. Po ostatnich pożegnaniach w Słodkim Amorisie w końcu będziesz mogła pokorzystać z wolności. To okazja, aby spędzić wyjątkowe chwile ze swoim chłopakiem i w końcu wkroczyć w jego prywatną sferę. Brzmi obiecująco. Prawda. Ta uwaga, ten odcinek zawiera sceny dla dorosłych. To jest dla mnie po prostu jakieś kurde paradoksalne. Było to dla mnie trochę szokiem. Nie powinno moim zdaniem tak być, no nie wiem, no jednak nigdzie do tej pory nie piszą, że to jest dla dorosłych, prawda, a stylistyka moim zdaniem jest taka trochę zachęcająca dla dzieci, więc no, było to takie dla mnie niesmaczne. Nie pojawiły się żadne szokujące sceny, zadbaliśmy o to, aby ten odcinek pozostał dostępny dla jak największej liczby odbiorców, tak akurat. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na te kwestie, dziękujemy za zrozumienie. Nie mam zrozumienia, ale nie mam wyboru też. Tęczyliśmy do samego końca. Pomimo wcześniejszych obaw, Kentin okazał być się dosyć dobrym tancerzem. No to masz wiarę w chłopak. O, nie, ja mam, jestem taka sceptyczna co do tego, bo ja generalnie to, wiecie, nie wiem dlaczego często dziewczyny się czepiają, że chłopaki źle tańczą, jakby same kurde były, nie wiadomo kim i też Suśkę podejrzewam, że taka z niej kurde tancerka jak, serio, a ja osobiście nie lubię, po prostu nie przepadam za tańczeniem, jest to dla mnie jakieś takie niezręczne strasznie. Spędziłam naprawdę magiczny wieczór i nie, jakoś tańca to nie jest moja bajka. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i za kilka minut szkoła zostanie zamknięta. Czas się z nami rozstać. Wow, że z wami. Z nami czyli z kim? Jak wiele. Dziękuję wszystkim za świetną zabawę. To było wspaniałe doświadczenie. Tylko mi się wydaje, czy panu Farozowskiemu strasznie smutno. O, on jeden się nie cieszy. Mam wrażenie, że minął się z powołaniem. Znaczy, że kogo dla niego widzisz? Odprowadzić cię do domu. Nie wiem, mogłaś kontynuować tą myśl, bo naprawdę nie wiedziałam, o co ci chodzi. Będzie mi bardzo miło. Zabrałam swoje rzeczy z szafki i poszliśmy w stronę wyjścia. W sumie to nie do końca wiem, jak, z jakiej szafki w ogóle. Gdy wyszłam z upalnej sali, zaczęłam się trząść. Weź moją marynarkę. Dziękuję. Wzięłam głęboki oddech, aby poczuć jego zapach, a potem wyszliśmy ze szkoły. No to spoko. Bardzo się cieszę. Jak daleko zabrnęliście. Gdy znalazłam się przed mieszkaniem, z zaskoczeniem stwierdziłam, że nie mam jeszcze ochoty wracać do domu. Ten wieczór tak szybko minął. Chciałabym, aby nigdy się nie skończył. To prawda, już dawno tak dobrze się nie bawiłem. O, impreza po prostu opisowo rozwalała system. I fantastycznie mi się z tobą tańczyło. Nie oszukuj, faceci tańczą tylko po to, żeby sobie coś połapać. Nie no, są wyjątki, które lubią, ale to są wyjątki. Ojej, ale to A jest paskudne. Dobra, dziękuję, że przyszedłeś. Wieczór nie byłby taki sam bez ciebie. Nie przegapiłbym tego za żadne skarby świata.
ale martwi mnie trochę to, co mi powiedziałeś. Naprawdę wymknąłeś się z domu, aby przyjść na bal. Tak, nie miałam wyboru. To jest spoko w 40 odcinku, że tylko spowiedzą właśnie jest bardzo spersonalizowany, to znaczy każda ścieżka ma ten odcinek w zasadzie zupełnie inny. Mój ojciec nigdy by się na to nie zgodził, jest wściekły, odkąd dowiedział się, że oblałem egzaminy. Ale podszedłeś już do poprawek i zaliczyłeś wszystko lekką ręką. Co to w ogóle znaczy? Otrzymasz swój dyplom za kilka dni. Wiem, ale ciężko mu zaakceptować, że dałem się tak ponieść. Dlatego dostałem szaban. Przytuliłam się do niego. Nie martw się, szaban. Przykro mi, mam nadzieję, że nie będziesz mieć problemów. Znając mojego ojca, nie liczyłbym na to. Ale musisz wiedzieć, że ten wieczór był wart każdego kłamstwa. Kentin przyciągnął mnie do siebie i objął w tarcie. Zobaczymy jeszcze następny dzień, nie? Miałbym sobie za złe, gdybym nie zobaczył, jak tańczysz w tej pięknej sukience. Ojejciu. To jest jedno z tych zdań, które nie istnieją w prawdziwym świecie. Po prostu... Ojej. Ale to jest głupie. Nie, do ciuchów to sorry, ale jeśli facet przyciąga uwagę do ciuchów, to chyba... To jest bardzo rzadkie też zjawisko. I jakoś ja uważam, że w ogóle normalnie, jak jest taki chłopak, który w ogóle przywiązuje uwagę do ciuchów, to mam takie, co? O co? Jak mogą docenić ogólny efekt, ale nie będzie tak, że się, ale piękna sukienka, tak? Co jest moim zdaniem fajne, bo to właśnie nie jest, że piękna sukienka, tylko ładna dziewczyna w tej sukience, nie? Tak, nie wiem, dlaczego ktoś chciałby usłyszeć taki tekst. Czyli pogłaskał mnie po policzku. Dobry wieczór. Tata. No kto, nie? Pewnie tam filował już przy oknach. Nie chciałem wam przeszkadzać. Wracam z zebrania. Myślałem, że nigdy się nie skończy. To prawda, że jest już późno. Po co mam na nadgodzinę? Tata spojrzał na Kentina. Najwyraźniej był pod wrażeniem tego, jak wyglądał w garniturze. Aha, ta... Tak zostanie niech na wieczność, podejrzewam. Dobrze już jest w garniturze, można tylko zakopać. Potem rzucił czułe spojrzenie w moim kierunku. Pięknie wyglądacie. Biorąc pod uwagę, jaki dekolt miała, to ty się cieszysz? Nagle tata się wzruszył. Nie wiem dlaczego, ale zaczęłam się czerwienić. Idę do domu, w przeciwnym razie zaraz padnę ze zmęczenia i będziecie musieli mnie wnosić. Tato, poczekaj, idę razem z tobą. Odwróciłam się do Kentina i czule pocałowałam go w policzek. No ale żeś go zlała. Buzi w policzek na pożegnanie, no wiesz. Dobra, nadrobił, że niestety nadrobił do końca odcinka. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. A tak to wróciła statusiem, no to jest takie przykre dla chłopa. O proszę, moje dwa nocne marki wracają o tej samej porze. Niektórzy lepiej się bawili. Opowiadaj, jak było? Gdybyś wiedziała, Robert przeciągał to spotkanie do nieskończoności. Uwielbia, gdy inni go słuchają. Filipie, chyba nie chodziło o to. Kochanie, nie chcę cię urazić, ale nie czekam z niecierpliwością całego wieczoru, żeby dowiedzieć się, jak przebiegło takie twoje zebranie. Auć. To pytanie było skierowane raczej do naszej córki. Oczywiście, przepraszam. A więc... Było magicznie. No tak, jasne, magicznie. Pan Farazowski był świetnym DJ-em. Ciekawe, co ściągali tam. Przetańczyliśmy cały wieczór. Pan Farazowski, twój nauczyciel historii. Tak? Było świetnie. Tak mi przykro, że to już koniec, że będę musiała opuścić szkołę i przyjaciół. To akurat to fakt. Będziemy musieli iść na studia. Studia są gorsze. W życiu bym nie pomyślała, że tak ciężko będzie mi się rozstać ze słodkim Amorisem. Rozumiem, kochanie. A to wspaniale, że spędziłaś w tej szkole tyle dobrych chwil. Ale to jeszcze nie koniec. Ta, będzie tylko lepiej. Bardzo. Tak, mam nadzieję. Jestem strasznie zmęczona. Idę spać. Dobranoc. Pocałowałam rodziców i poszłam do swojego pokoju. Położyłam swoje rzeczy na łóżku i przejrzałam się w lustrze. Muszę przyznać, że czuję się pięknie w tej sukience. Wow, cudnie. O gad. Nie no, po prostu. Nie, ja po prostu generalnie nie rozumiem takiego uczucia. Nie mam jakiejś fascynacji ciuchami generalnie.
Dla mnie ciuchy są fajne, jak są wygodne i praktyczne. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję ją założyć. Nie. Z ciężkim sercem zaczęłam się rozbierać. Jak musiałam wydać kiedyś na sukienkę na wesele, to miałam taki... taki zgrzyt. Nie chciałam tego robić, że nie wiem. Do tej pory mi to chorobstwo wisi w szafie i wydałam na to ponad 100 zł i jestem tak wkurzona. Potem, jeszcze takie to niepraktyczne, że jeszcze przy pierwszym wsiadaniu do samochodu upierdzieliłam to tu jakimś smarem, więc tym gorzej. Potem usiadłam na łóżku w samej bieliźnie i znowu przejrzałam się w lustrze. No nie, w ogóle nie jesteś jakaś, kurczę, dygnięta na punkcie swojego wyglądu. Miałam ślad szminki na policzku, to na pewno rozy i kilka cekinów na oczach. Wzięłam wacik i zmyłam z twarzy ostatnie ślady po balu. W końcu zgasiłam światło i położyłam się na łóżku. Byłam za bardzo podekscytowana, żeby zasnąć. Nie mam takie teraz chore żarty w głowie, których nawet nie wypowiem. Za dużo niekrytego ostatnio oglądam. W uszach dalej mi huczało od basów. Zamknęłam oczy. Kentin. Wyobraziłam sobie jego uśmiech i jego spojrzenie w świetle reflektorów. Dlaczego musiałaś się to wyobrażać? Pomyślałam o jego dłoniach, które wolno przesuwały się po moich plecach i biodrach, gdy tańczyliśmy blisko siebie. Przeszedł mnie mały dreszcz pożądania. Okej, okay, jak wolisz. Nagle poczułam wielką ochotę, aby był tutaj przy mnie w moim łóżku. Nie, no w ogóle cię to nie zdeprywowało, kobieta. Chciałam znowu poczuć aurę naszego pasjonującego tańca. Aha. Następnego dnia obudziło mnie natarczywe dzwonienie mojego telefonu. Przejdźmy już z tych wynurzeń psychicznych. Zaspana zaczęłam szukać po omacku telefonu na nocnej szafce. Zanim go znalazłam, telefon przestał dzwonić. Spojrzałam na ekran, miałam 5 nieodebranych połączeń. Wszystkie były od Kentina. Wow, ale zrałaś chłopa. Zerwałam się z łóżka i odsunęłam wiadomość z odsłucha. Wiadomość z automatycznej sekretarki. Gdy wróciłem wczoraj wieczorem do domu, ojciec czekał na mnie pod drzwiami. Był wściekły, że odważyłem się wymknąć z domu. Zagroził, że odeśle mnie do szkoły wojskowej. Aż tak jest okropnie? Aż tak by w ogóle nie było dyskusji? Nie mogłem dłużej słuchać, jak na mnie krzyczy, dlatego wyszedłem zaczerpnąć świeżego powietrza. Dołącz do mnie w parku, jeśli możesz, całuję. O nie, Kentin był naprawdę zbulwersowany. Pójdę się z nim spotkać i upewnię się, że czy wszystko gra. No jak ma grać? Sam napisał, że nie gra, więc... Gdy wychodziłam z domu, znowu pomyślałam o tym, co powiedział Kentin. Zagroził, że odeśle mnie do szkoły wojskowej. Przeszedł mnie dreszcz. Jego ojciec nigdy nie odważyłby się tego zrobić. Prawda? Co za różnica w sumie. Uwierz mi, to żadna różnica. Kentin. Hej, dziękuję, że przyszłaś. Usiedliśmy na ławce przy wejściu do parku. Co się stało? Mój ojciec kompletnie stracił nad sobą panowanie, bo poszedłem na bal bez jego zgody, a przecież dostałem szlaban. Wpadł w szał i od razu zaczął mi grozić. O, grozić, to znaczy, że coś ci zrobi, czy po prostu, że cię wyśle do innej szkoły? To w sumie bardziej brzmi, jakby chciał karać, nie? Stwierdził, że jeżeli szlaban nie wystarczył, to przejdzie na wyższy bieg. Na wyższy bieg, ale co to znaczy? Kto go tam wie? Ejku, nie wiem. Przykro mi? Niepotrzebnie, to nie twoja wina. To nie tak działa z przykro mi? Chciałabym móc ci pomóc. To miłe, ale wierz mi, nie da się nic zrobić. Trzeba poczekać, aż się uspokoi. Spojrzałam na niego w ciszy i złapałam go za rękę. Nie martw się, co by się nie działo, twój ojciec nie może cię odesłać do szkoły wojskowej. A dlaczego tak uważasz? Masz jakieś tipy? Jesteś pełnoletni, sam możesz o sobie decydować. Tak, to prawda. A w każdym razie nie przestaje grać mi na nerwach. Na szczęście wyjeżdża jutro z mamą na weekend. Będę miał wakacje. Tak, dobrze ci to zrobi? Irytowany. Mega śmiesznie. Cieszę się, że tu jesteś. Czuję się lepiej, gdy z tobą rozmawiam. Rozmawiano. Kentin mnie przytulił. Pocałowałam go i nieśmiało się uśmiechnęłam. Tym lepiej, dziewczyny są też od tego. Aha, żeby się z nimi rozmawiać. No tak. Tak, zostaliśmy taką w objęciach przez kilka chwil i korzystaliśmy z parnej ciszy. On ma minę, jakby się już zastanawiał, dlaczego jeszcze tę dziewczynę wykorzystać poza rozmawianiem.
Nagle Ketting gwałtownie zerwał się na równe nogi. Co? Co? To mój ojciec. Ma ze sobą Cookiego. Co? Gdzie? Chodź. Nic więcej nie dodając, Ketting rzucił się do wyjścia z parku. A w którą stronę wyjścia z parku? Bo to nie jest takie oczywiste. Tam są. Tato. A, tutaj jesteś, synu, marnotrawny. Marnotrawny to w sumie przyszedł z przeproszeniem, nie? A ty to tak... raczej nie w tę stronę. A ojciec ma syna marnotrawnego, to ty też nie jesteś. Tamten wszystko wybaczył, nie? Co tutaj robisz? Dlaczego masz ze sobą Cookiego? Dlatego młodzieńcza, że dzisiaj po południu Cookie wróci tam, skąd przyszedł. Co? Dobrze słyszałeś, oddaję Cookiego do sklepu zoologicznego. No to już jest parszywe. Poza tym nie da się. No ty jesteś naprawdę jakiś mocno szczepnięty, tatuś. Ale dlaczego? Chyba nie myślałeś, że wywiniesz się od konsekwencji za swoje zachowanie. Sorry, ale tak to psa możesz oddać go do schroniska i naprawdę chcesz tak temu psu to fundać? Gdy się bawi z okniem, to trzeba uważać, żeby się nie sparzyć. Tym razem sparzył się twój pies. Ale jesteś wredny. Boże, ojciec jest porąbany. Ale tato, nie możesz tego zrobić, przecież pies nic nie zrobił. Co za to ty psa chcesz karać? A niby dlaczego, nie? Bo jesteś porypany. Ojciec Kentina zaczął się oddalać, ciągnąc za sobą Cookiego, który nie przestawał szczekać za Kentinem. A on stał jak wryty i nie wiedział, co się ze sobą zrobić. Nie mówiąc o tym, że to takiego szczeniaczka to jest naprawdę ciężkie przeżycie, zabrać go od rodziny po prostu, znowu. Cookie. To niemożliwe. Potrząsnęłam nim. Tak, dobrze, że jeszcze spłaskacza. Oprzytomnij! Kentin, nie możesz mu na to pozwolić? Powoli podeszłam do niego i położyłam mu rękę na ramieniu. Kentin, ufasz mi, prawda? Nie ufaj. Tak, oczywiście. Dlaczego pytasz? Chodź. Gdzie idziesz? Pójdziemy do sklepu zoologicznego i odbijemy Cookiego. To brzmi, jakby to miał być włam. Czyli jednak w tą stronę? Gdy szliśmy do sklepu zoologicznego, to po co oni przechodzili przez park, skoro zamierzali tam wrócić? Gdy szliśmy do sklepu zoologicznego, Kentin odzyskał trochę kolorów. Bo nie naprawdę doceniam to, że próbujesz mi pomóc. Ale wątpię, żeby udało nam się go przekonać, żeby zmienił zdanie. Spróbujemy. Ty spróbujesz. Cookie to twój pies. Nikt nie ma prawa ci go odebrać bez względu na okoliczności. Nie no, są takie okoliczności, że niektórzy mają prawo, wiesz, na przykład zwracali się od zwierzęciem. Tak, masz rację. Nie ma. Doskonale rozumiem, że mój ojciec chce mnie ukarać za moje ostatnie wybryki. Jak sama dobrze wiesz, wszystkim zaszedłem za skórę. W tej kwestii jesteśmy zgodni. A fakt, że wymknąłem się na bal, nie polepszył sytuacji. Ale tym razem muszę się z nim zmierzyć. Dla Cookiego. Trzeba przyznać, że nie wygląda na przekonanego, że mogłoby mu się to udać. Gdy wszedliśmy do sklepu weszliśmy do sklepu zoologicznego, od razu zaczęliśmy szukać ojca Kentina. Musi być w dziale z psami i kotami. Tak, chodźmy. Poczekaj. Kentin zatrzymał się na chwilę. Miał zrozpaczoną minę. Co mam mu powiedzieć, że psów się tu nie oddaje? Zastanawiałam się przez chwilę. Spróbuj porozmawiać z nim na spokojnie. Z takimi furiatami to zwykle nie ma co ich jeszcze podburzać. Przypomnij mu, jak bardzo Cookie jest dla ciebie ważny. Z pewnością masz rację. Okej, okay, idziemy. Ojejciu, gryzonie. Razem z Kentinem podeszliśmy do Gilesa, który dyskutował ze sprzedawczynią. Nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam pańskie pytanie. Kentin odchrząknął i podszedł do nich pewny siebie. Tato, możemy przez chwilę o tym porozmawiać? Ale Kentin nie ma o czym dyskutować, podjąłem już decyzję. Następnym razem, gdy będziesz chciał okłamać rodziców, może się wcześniej zastanowisz. Kentin odwrócił się do mnie z desperacją. Podeszłam bliżej i złapałam go za rękę. Szepnęłam, mów dalej. Kentin znowu zwrócił się do swojego ojca. No właśnie, tato, wiem, że źle postąpiłam. Nie powinienem był wychodzić bez waszej zgody. Głupio postąpiłem. kilka minut wcześniej, tak? Nigdy nie będę tego żałował. Ale Cookie to mój pies i jest dla mnie bardzo ważny. Proszę, nie odbieraj mi go.
Szkoda Kukiego, ale mam nadzieję, że to cię czegoś nauczy. Spojrzałam na Kukiego. Był bardzo grzeczny, tak jakby rozumiał, że ta chwila była bardzo ważna. Przykro mi, mały, ale sprawy nie wyglądają zbyt dobrze. Ojciec Kentina jest jeszcze bardziej nerwowy niż jego syn. Gdy podniosłam głowę, zobaczyłam ostre spojrzenie Kentina. Jeszcze raz powtarzam, że zrozumiałam swoją lekcję. Szczerze mi przykro za moje zachowanie. Ktoś tu kituje w którymś momencie. Ale Kuki to żywe stworzenie, to nie przedmiot, który można tak po prostu oddać. To nie ty o tym decydujesz. Ciekawe kto. Przepraszam, chyba w końcu zrozumiałam pańskie pytanie. Naprawdę chce pan wiedzieć, jak oddać tego psa. No, co ty nie powiesz? Przykro mi, ale to niemożliwe. Nigdy nie odbieramy zaadaptowanych zwierząt. Jeśli chce się pan pozbyć swojego zwierzęcia, to musi pan je zaprowadzić do schroniska i dokonać opłaty administracyjnej. Nie mogąc dłużej wytrzymać, pokręciłam głową i zainterweniowałam. Ojej, to będzie ciekawe. Co jest fajne? Dobra, proszę pana, Kentinowi jest naprawdę bardzo przykro. Nie wiem, po co on potrzebuje do tego babki, ale spoko. Zapewniam pana, że postanowił naprawić swoje błędy, których się ostatnio dopuścił. I z tego, co widziałam, to już nawet zaczął. Panienko, doceniam to, że próbujesz pomóc mojemu synowi radzić sobie z ojcem. To bardzo fajne. Naprawdę nawet mogę nawet stwierdzić, że masz na niego dobry wpływ. Niemniej jednak wolałbym sam załatwić tę sprawę. Przynajmniej nie obwiniam mnie za ostatnie wyjścia Kentina. To już coś. Proszę państwa, przykro mi, ale nie mogę pomóc. Wracam zająć się innymi klientami. Czy mogę coś jeszcze dla was zrobić? Nie, proszę sobie odpuścić. Już niech ci nie zależy, kobieto, nie? Mój syn jest tak samo uparty, jak i jego matka. Nigdy by mi nie wybaczył, gdybym oddał jego psa. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy sam mógłbym sobie to wybaczyć. Wow, ale zmiana. Nagle dobre serduszko się odpaliło. To jest szkoda, że ma takie opóźnienie. Kentin puścił moją dłoń i rzucił się ojcu na szyję. Dziękuję, tato. Kentin, nie dziękuj. Właśnie zarobiłeś miesięczny szampan. O, z nim nie ma żartów. Nie no, wygląda jakby miał czyste poczucie humoru. Ale w takim razie, kiedy będę się spotykać z Kentinem? Miejmy nadzieję, że Giles szybko złagodzi karę. W końcu wyszliśmy ze sklepu. Oczywiście Kentin musiał pójść ze swoim ojcem i nie mógł mnie odprowadzić. Gdy się żegnaliśmy, Kentin obiecał mi, że napisze do mnie, gdy sytuacja się trochę uspokoi. Wróciłam do domu. Nie wróciłaś, ja się muszę wrócić do domu. Gdy wróciłam do domu, stwierdziłam, że mam szczęście, że mam takich rodziców. Nie, oni też są nierealistyczni. Nie wiem, może jakiś szczęśliwiec ma coś takiego. Nawet jeżeli czasem byli wobec mnie surowi, to nic w porównaniu do innych rodziców, jak na przykład ojciec Kentina. Szczególnie, że moi rodzice okazali się być ostatnio dosyć wyrozumiali. Cieszę się, że mi ufają. Zasnęłam, myśląc o tym wszystkim. Bardzo musiałaś się myśleć. Ojej. Przespałam połowę kolejnego dnia. Potem porozmawiałam z rodzicami o moich planach na przyszłość. W końcu znalazłam coś, co mnie interesowało. Ale zostawię sobie jeszcze trochę czasu na przemyślenia. Już mi wania je tym uniwersytetem tyle czasu, jak się zastanawia nad czymś, co w sumie nie ma sensu. W poniedziałek nadszedł dzień wręczania dyplomów. Bonnie, jesteś gotowa? Chyba nie chcesz się spóźnić na swoją własną ceremonię. Spokojnie, za 5 minut będę gotowa. Ja już schodzę, poczekam na was w samochodzie. Wow, to nie będę musiała tam iść? Czy wy bezczela pojedziecie sami, a ja pójdę na piechotę? No tak, kręcił się po schodach cały podekscytowany. Co mu się stało? Twój tata nie może się doczekać, kiedy zobaczy cię z dyplomem. To urocze. Jestem gotowa. Doskonale, chodźmy. Nie wiem, to jest w ogóle możliwe, że skoczenie całym jest takim wydarzeniem? Ja nic takiego nie pamiętam. Żeby to było jakieś wydarzenie, zakończenie roku jak każde inne. Tata zaparkował przed szkołą i wszyscy troje poszliśmy w kierunku wejścia. Kochanie, zanim wejdziemy, chcielibyśmy ci coś powiedzieć. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, ale wysyłacie to mentalnie, bo nawet już ust nie otwieracie, okej? Tak, nigdy nie wątpiliśmy w to, że otrzymasz swój dyplom, ale pomimo wszystko ten moment jest dla nas bardzo ważny. Mam teorię.
Jeśli oni nie otwierają ust, to wtedy kłamią. O, dziękuję. Wiecie, wy też bardzo pomogliście mi się zmotywować przez te ostatnie lata. La, 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 la. Też się cieszę, że jesteście dzisiaj tutaj ze mną. Ja za to płacę. Znowu mam coś dodać. Ktoś się na mnie rzucił. Boni, przyjechałyśmy w tym samym czasie. Co za doskonała synchronizacja. Roza rzuciłam się w ramiona i prawie skacząc w miejscu. To jest niepokojące. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się państwo mają? Też nie otwieraj ust. Bardzo dobrze, dziękujemy. Jak moglibyśmy nie czuć się dobrze w dniu wręczenia dyplomów naszym córkom? Ta, teraz będę mógł normalnie wywalić z domu na kopach. I będę miał spokój. Przerobię twój pokój na siłownię, tak? Wow, tata dostaje prawdziwej histerii na myśl, że będzie uczestniczyć ze mną w ceremonii rozdania dyplomów. Nie, on się cieszy, że będzie miał cię już za dni, podejrzewam. To prawda, że to dosyć wzruszająca chwila. Tym bardziej, że mam wrażenie, że to my dopiero co odbieraliśmy swoje dyplomy. Ta. Czujesz się młodo, rozumiem. Zgadzam się z panią. Czas leci zbyt szybko. Idziemy? Uff, dziękuję tato. Ten nostalgiczny moment zaczął robić się dosyć dziwny. Ale ty jesteś taktowna. Wszyscy weszliśmy do szkoły. Violetto, co tu się dzieje? Zapomniałam opróżnić swoją szafkę. To moje tegoroczne rysunki. Aha, i pewnie jest tego tyle, że cała szafka musiała zostać wyniesiona. Dobry Boże, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że masz tutaj wystarczająco dużo prac, aby poklejać całą szkołę. To jak to się mieściło w szafce? Przepraszam. Nie masz za co przepraszać. Dobrze wiecie, że zachęcamy uczniów do ekspresji artystycznej. Tak, trudno nie zauważyć. Ale postaraj się, żeby niczego nie zostawić. Dzieci, radzę wam, abyście sprawdziły, czy nie zostawiłyście niczego w swoich szafkach, zanim opuścicie szkołę. Dobry pomysł, lepiej pójdę zajrzeć do swojej szafki. A przy okazji przejdę się po szkole i pożegnam się z przyjaciółmi. Mamo, tato, dołączę do was za 5 minut. Ja też sprawdzę, czy niczego nie zostawiłam. Idę razem z tobą. Na razie. Okej, jak wolisz, Roziu. Jak wolisz. Moja szafka jest pusta i nie pamiętałaś o tym, bo... Trochę mam sobie za złe, że zostawiłam Leo samego. Zmykam, na razie. Aleś pobyła. Tworzyłam to, zamierza wziąć ten dyplom, czy nie? Otworzyłam szafkę, aby sprawdzić, czy niczego nie było w środku. Ale tak jak myślałam, była pusta. Opróżniłam ją po ostatnim egzaminie. Wygląda jak mały, opuszczony domek. To nie była już moja szafka. Spróbuję poszukać przyjaciół, aby rozproszyć trochę myśli. Ty potrzebujesz jeszcze rozproszenia. Ojejciu, to już w parę wodną się zmienisz. Oni też muszą czuć się dziwnie. Muszą. Spróbuję poszukać Kentina. Zastanawiam się, jak spędzają swoje ostatnie godziny w słodkim Amorisie. Ale to jest konsekwencja dialogu. Muszę poszukać Kentina. Ciekawe jak oni. Znaczy Kentin oni? Cześć Boni, jak się masz? Dobrze, a wy? Wszystko gra. Iris właśnie mi opowiadała, że... Kim? No co, przecież to Bonnie może widzieć, prawda? Nie. Tak, masz rację. Iris właśnie mi mówiła, że poznała nowego faceta. Ach tak, tak, nazywa się Ben. Chodzimy ze sobą od kilku dni. Ojejciu. Nie wiem, jest miły? Iris musiała zauważyć, że byłam trochę zaniepokojona. W końcu ostatni związek Iris źle się skończył. Tak... Na pewno. Ojejciu. Ach, ja bym się chciała to skomentować, ale nie. Też jest zbyt zwyrodniała. Dziękuję, że się o mnie martwisz. Myślę, że mogę mu zaufać. Już wysłałaś mu zdjęcie, tak? W razie czego zajmiemy się nim. Iris, cieszę się twoim szczęściem. Wiesz, to trochę dzięki tobie. Jak to? Gdybyś nie zainterweniowała w sprawie z Charlotte, to mój ostatni związek mógłby się bardzo źle skończyć. Gdyby doszło do publikacji zdjęć, tak się źle skończyło. Ale dzięki tobie uniknęłam najgorszego i jestem gotowa zaufać nowemu chłopakowi. To dobrze. Jej. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłam ci pomóc. Nigdy ci się wystarczająco nie odwdzięczę. Aha, to już jest zapowiedź, że już osobna sytuacja mnie nie będzie, więc się nie odwdzięczę, nie? Iris, cieszę się razem z tobą, ale mnie to w ogóle nie kręci.
A co macie kręcić? Sorry. Cieszę się, że rozpocznę ten nowy rozdział w życiu bez żadnych zobowiązań. Rozumiem, co masz na myśli. Ale pewne rzeczy może się wydarzyć tego lata, prawda? No, nie wiem, frustruje mnie, że nie otwieracie ust. Może spotkasz kogoś podczas wakacji? Może. Boni, zorganizujemy jakieś wyjście we czwórkę razem, czwórkę z Benem i Kentinem. Pewnie, czemu nie? No ja tego nie zobaczę. Byłoby super, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do myśli, że nie będziemy się codziennie widywać. Ale trzeba będzie się przyzwyczaić. Dziewczyny, tak bardzo będzie mi was brakowało. I was też. Ale jestem pewna, że znajdziemy okazję, żeby się spotykać. O, przynajmniej taką mam nadzieję, boż weźmy skoczmy dalej. Wystarczy chcieć i powinno się udać. Tak, wszystko zależy od chęci. Idę dalej, widzimy się na ceremonii. Na razie. O, wreszcie. To było bez sensu. Gdy weszłam do biblioteki, wpadłam na Armina. Już idę, dokończę tylko tę rozgrywkę. A, to ty. Odpaliłeś sobie grę w bibliotece. Przestraszyłem się, że to Aleksy albo rodzice szukają mnie, abym poszedł na ceremonię. Nie, to tylko ja. Wręczenie dyplomów wkrótce się rozpocznie. Wiem, przyjdę za 5 minut. A ty co tutaj robisz? Chciałam ostatni raz przejść się po szkole. Już jesteś nostalgiczna? Trochę. A ty nie? Nie za bardzo. Nie mogę się doczekać, kiedy przejdę do poważniejszych spraw, czyli do studiów, dzięki którym będę mógł tworzyć gry wideo. Dobra, masz szczęście, że znalazłeś swoją ścieżkę powodzenia itd. Jestem pewna, że świetnie się w tym odnajdziesz. Czemu nie, nie? Też tak myślę. Mam pełno pomysłów, które chciałbym zrealizować. To świetnie. Sam chciałabym mieć jakąś pasję tak jak Armin. Wtedy bym się tak nie wahała. O, bo ty nie masz pasji. Masz tylko chłopów i przyjaciół. A więc nie będzie ci brakowało słodkiego Amorisa? Tak, z pewnością. To pewne, że będzie mi brakować niektórych osób. Na przykład Nata i Kentina. Mimo wszystko to był niezły rok. Jeżeli nie będziemy brać pod uwagę mojej małej wizyty na posterunku policji. Cieszę się, że przeprowadziliśmy się do tego miejsca, miasta. A, to najważniejsze. Tak, to jest najważniejsze. I jeszcze raz wielkie dzięki za to, co dla nas zrobiłaś. Ja się bardziej podśmiewam nawet z tego, jak to jest napisane, że naprawdę nie mogli znaleźć lepszych słów. Twoja pomoc przy sprawie z Ewanem i gdy pokłóciłem się z Aleksem, naprawdę dałaś radę. Nie ma sprawy? To normalne. Tak, to jest normalne. Idę się jeszcze trochę przejść. Okej, na razie. To jest dopiero normalne. Że chodzimy ciągle. To jest bardzo normalne. Cześć dziewczyny, co tutaj robicie? Próbuję uciec przed rodzicami. Zadają za dużo niezręcznych pytań, które dotyczą mnie i innych uczniów. O, trafiła kosa na kamień. Gdy ich zostawiłam, próbowali dowiedzieć się, czy mam chłopaka. Peggy, kogoś ci to nie przypomina? Nie, a powinno... Pokręciłam głową. Nie ma sensu dyskutować. Jest już za późno, żeby prawić jej morały na temat jej zachowania. A ja zostawiłam Pierikowi kilka rysunków w prezencie. Nie mogę się przecież zanieść. Nie mogę przecież zanieść tego wszystkiego do domu. W najgorszym razie możesz niektóre wyrzucić. Nie przesadzasz, a ty wyrzuciłabyś swoje artykuły? To jesteś pierwszą artystką, która jest zadowolona ze wszystkiego, co narysuje? Za żadne skarby, ale to nie to samo. A tak, jestem bardzo ciekawa dlaczego. Lepiej zmienię temat, zanim zaczną kłócić się na dobre. Violetta w ogóle z kimś się zamierza kłócić, to jest coś. A, Violetto, kiedy idziemy do wesołego miasteczka? Do wesołego miasteczka? Ale już go nie ma. To szybko się zmieniało. O nie, w końcu też tam nie poszłaś? Tak, byłam tam z moim tatą po południu przed balem. To był ostatni dzień. Biedna Violetta, czuję się trochę winna, że jej nie towarzyszyłam. Miałaś na nią wywalone. Miałam naprawdę ochotę tam pójść, chociaż raz, gdy coś się dzieje w tym mieście. A, tutaj jesteś. Erik, znalazłam ją. A więc to tak, wstydzisz się swoich rodziców. Nie. W międzyczasie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Świetnie, idziecie? Pójdziemy zająć miejsca w sali. Ja też już pójdę. Na razie, dziewczyny. Dalej nie wpadłam na Kentina. Zastanawiam się, gdzie się podział. Zgubiłaś chłopa. Już cię unika. Oh god, nie. Tak mi się tu... W piwnicy zalatywało fajkami. A jak?
Nie dziwiłam się, gdy zobaczyłam, że w gębisali na pudle siedział... Dobrze, że ty to musisz wdychać, nie ja. A, to ty. Przez ułamek sekundy myślałam, że moi rodzice znaleźli moją kryjówkę. Boisz się, że nakryją cię na paleniu? Nie, wiedzą, że palę, a poza tym to nie ich sprawa. Próbuję jedynie się im wymknąć. Mają straszny nawyk zagadywania wszystkich dookoła. A jak dobrze wiesz, ja nie jestem zbyt towarzyski. Naprawdę, nie zauważyłam. A ty sobie spacerujesz. Chyba, że szukasz swojego niedzielnego G.I. Joe. Nie wiem, skąd się wziął G.I. Joe. Owszem, jeszcze go nie spotkałam. Może się nie obudził. Znając widza Kentina, nie sądzę, że pozwolił mu zaspać w tak ważnym dniu. Zakasłałam z powodu dymu papierosowego. O, biedactwo. Jejcie. Że powiedziawszy to kliknęłabym wszystkie trzy, ale się nie da. Dobra, nie róbmy B. Wykluczę. Dobra, no może C. Zobaczymy, w jakim stanie będą twoje płuca za 20 lat. Wtedy zobaczymy, kto będzie biedactwem. O, co za odpowiedź. Serio? Ci się podobało? Widzę, że nabrałaś pewności siebie, odkąd się tutaj pojawiłaś. Jestem pewien, że to dzięki mnie. Wróciłam oczami, a to jest po prostu komiczne. Tak jakby tylko on miał prawo do docinek. Jeżeli palę, to dlatego, że mnie to odpręża. To dość powszechny powód, ale nie lepiej napić się maliski, nie wiem. Jesteś zestresowany. O, sorry. Jesteś zestresowany. Znaczy, sorry, nie tak zobaczycie, bo to jest cięcie tylko, ale... Może słyszeliście dzwonek i za to sorry. Nie, dlaczego miałbym być zestresowany? Przyjrzałam się i Castiel rzeczywiście wyglądał na bardziej poddenerwowanego niż zwykle. Jesteś zestresowany. Co ukrywasz? Dziewczynko, nie wygaduj bzdur. Jestem przeciwieństwem stresu. Ale możliwe, że jeszcze czymś cię zaskoczę. Co? Jak to? Zobaczysz. Zaczyna mnie irytować. Mam dosyć tego, że zawsze próbuję być taki tajemniczy. Mam wrażenie, że bierze mnie za idiotkę. Wychodzę. No cóż. Jest nas dwoje z Kentinem. Z Kastianem, sorry. Wracam szukać Kentina. Odwróciłam się i zaczęłam się oddalać. Jak chcesz. Jeżeli go nie znajdziesz, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Fajna sugestia. Zrobiłam przerwę zaskoczona jego bezpośredniością i zuchwałością. Castiel, jesteś niemożliwy. Niemożliwy, nigdy się nie zmienisz. Nigdy. Przyznaj, że nudziłabyś się, gdybym nie był sobą, prawda? Nie, to jest raczej niemożliwe. Nie mogłam się powstrzymać, aby się nie uśmiechnąć. Zmykaj już do następnego razu, mam nadzieję. Trochę zakłopotana zaczęłam wchodzić po schodach. Okej, okay. A to tylko się tak zakłopotała. Z powodu sugestii. A, tutaj jesteś. Aleksy, czekałeś na mnie? W pewnym sensie tak. Robiłem najwyraźniej to, co ty. Zrobiłem sobie honorową rundkę po szkole. W międzyczasie wysłałam rodziców, żeby zajęli miejsca w sali. Ja też. No, dobre wykorzystanie rodziców. A jak tam bal? Dobrze się skończył? Mam nadzieję, że nie zawieruszyłaś się gdzieś z Kentinem w drodze powrotnej. Pokręciłam głowę, uśmiechając się. Ach, ten Aleksy. Cały czas stara się, żebym wylądowała w łóżku z Kentinem. Tak, bardzo mu na tym zależy najpewniej. Pomimo tego, że sam miał do niego słabość. To chyba stało się jego osobistym wyzwaniem. Przecież on tylko się z tobą droczy, weź, nie wiem, gdzie ty to widzisz. Nie, nie zawieruszyłam się, ale doceniam to, że się martwisz. O, nie jesteście zbyt zabawni. Kiedyś trzeba będzie przejść do poważniejszych spraw. A później? Poczułam, jak zaczęłam się czerwienić. Nie wiem, nie martw się, wszystko w swoim czasie, niech będzie. A jak ten dzień nadejdzie, dowiesz się o tym jako pierwszy. O Boże, to już jest przerażające. Mam nadzieję. Nie. niech się zastanowię, czy zasługujesz na to, żebym opowiedział ci ostatnie plotki. No już mów. Nie, no plotki, ludzie. Nie. To jest zdrowe. Możliwe, że dzisiaj wieczorem pójdę na randkę. Na randkę? Dzisiaj wieczorem. Z kim? Z kim to pewnie nie. To było suche.
z bardzo czarującym chłopakiem, którego poznałem na aplikacji randkowej. Spójrz, Aleksy wyjął swój telefon i pokazał mi zdjęcie chłopaka. Niezły, wygląda na trochę udręczonego, tak jak lubisz. Mówisz, że widziałaś swojego faceta? Ciężko, żeby ktoś był bardziej udręczony. Emo to on nie jest jakiś czy coś. Nie mogłam się z nim nie zgodzić. Postanowiłam zmienić temat. To raczej Lisander mi do takiego pasuje. Jak się nazywa ten przystojny nieznajomy? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiesz, jak się nazywa. No to o czym rozmawialiście? Tak właściwie, to nie rozmawialiśmy. Spodobaliśmy się sobie i umówiliśmy się na spotkanie. Aha, to może nie znajdą gdzieś tam ciebie porzuconego bez nerki? Pogadamy dzisiaj wieczorem. To od tego są randki, prawda? Tak? Chyba tak? Wracam dołączyć do rodziców. Widzimy się na ceremonii. Tak, na razie. A ja jeszcze trochę się przejdę. Oh god. Daleko jeszcze. O, to Lisander. Jak zwykle siedział z nosem w notatniku. Miałam już sobie pójść, ale mnie zawołał. Cześć Bonnie, jak sobie... już sobie idziesz. Cześć Lisandrze, tak, nie chciałam ci przeszkadzać. Nie przeszkadzasz mi. Co robisz? Zapisałem kilka linijek na temat tego, co czuję, wiedząc, że opuszczę to miejsce. Smutno ci, że odchodzisz z liceum? Nie, szczerze mówiąc, jestem dosyć zadowolony. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę coś nowego. Poza tym nigdy nie czułem się tutaj na swoim miejscu. Trochę miałem wrażenie, że... Często miałem wrażenie, że trochę odstaję od pozostałych. Spojrzałam na niego pytającym wzrokiem. Ale to było spoko, to przynajmniej była jakaś taka unikalna postać tym wszystkim. Nigdy tego nie zauważyłam. Nie okazywałem tego. No, też faktycznie myślałam, że on odstaje, ale jakoś tak dość spoko zaczęło mi pasować, no. Takie coś innego, coś niespodziewanego, jakieś fajne zaskoczenie. Ale myślę, że mimo wszystko będzie mi brakowało wielu osób. Nie chcesz wrócić do pozostałych? Co to znaczy? Jeszcze nie, specjalnie oddaliłem się na trochę od tłumu. Wszystko gra? Szczerze mówiąc, mogłoby być lepiej. Moi rodzice nie mogli przyjść na ceremonię wręczenia dyplomów. O kurczę, dlaczego? Nie, serio, dlaczego? Stan mojego ojca znowu się pogorszył i wrócił do szpitala. No właśnie, pytanie było genialne. O nie, Lisandrze, tak mi przykro. Dziękuję, ale to nie twoja wina. Właśnie nie wiem, czy Leo jest, bo Rosalia sugerowała, że go nie ma. Jestem pewna, że są z ciebie bardzo dumni. Nawet jeżeli nie mogą dzisiaj tutaj być. Tak, bez wątpienia. Przepraszam, nie chciałem zawracać ci głowy moimi problemami. Szukasz kogoś? Chciałam tylko ostatni raz przejść się po szkole. I tak, szukałam Kentina. Chciałbym móc ci pomóc, ale wydaje mi się, że go nie spotkałam. Okej, w takim razie wracam go poszukać. Dobrze, udanej ceremonii. Dziękuję tobie też. Już miałam wyjść z ogrodu, gdy znów usłyszałam jego głos. I Bonnie, życzę ci wszystkiego najlepszego w nowym etapie życia. Ja tobie też. Do zobaczenia, Sandrze. Oddaliłam się. Dobra, gdzie jeszcze może ktoś być w ogóle, żeby to zaklepać, zaliczyć, czy tam co tam, co brzmi okropnie. Nad, byłam prawie pewna, że cię tutaj spotkam. No coś mi się przewinęło przez głowę. Ach tak, tak, byłam prawie pewna, że przyjdziesz pożegnać się z tą salą, w której spędziłeś tyle czasu. Nie, no już bez przesady, pod koniec już nie aż tyle. Masz rację, właśnie po to tutaj przyszedłem. To naprawdę dziwne uczucie. Zdałam sobie sprawę, że kończy się ważny etap w moim życiu i trochę robi mi się od tego słabo. Słabo? Tak, w związku z przyszłością. O. Nie wiem. Wydaje się, że ona ma podobnie, więc B może, rozumiem, co czujesz? Wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji? To prawda, domyślam się, że wszyscy zadajemy sobie takie same pytania. W każdym razie mam nadzieję, że spędziłaś dobre chwile w słodkim Amorisie. Pamiętam dzień, gdy się tutaj pojawiłaś, jakby to było wczoraj. Nieźle zawracałem ci głowę tym formularzem zgłoszeniowym, prawda? Tak, święta prawda. Ale to nie była twoja wina, wykonywałeś jedynie swoje obowiązki gospodarza. Tak, czasem ktoś musi zająć się brudną robotą. W każdym razie życzę ci wszystkiego, co najlepsze na przyszłość. Na nowej drodze życia czy coś? Poświęciłaś mi w tym roku bardzo dużo czasu. Nigdy nie przestanę ci dziękować za to, co zrobiłaś dla mnie w tym roku.
Wróciłam myślami do minionego roku. Wow, jakbyś nie robiła tego cały czas. To prawda, że był bardzo emocjonujący. Nagle otworzyły się drzwi do klasy. Uj, niezręcznie. Ewakuuję się. Nataniel, tutaj jesteś. Harpie atakują. Nie. Zaraz rozpocznie się ceremonia. Chodźmy. Chyba nie chciałbyś przegapić swojego własnego przemówienia, prawda, braciszku? Co takiego? Nie miałam czasu zadać mu pytania. Na razie, Bonnie. A ja jeszcze trochę się przejdę. Jejku, gdzie ty się jeszcze przejdziesz? Gdzie cię nie było, kobieto? Gdzie jeszcze musisz pójść, bo już mam tego dosyć. Chodźmy już. Naprawdę byliśmy wszędzie. Co jeszcze chcesz tu oglądać? Ta szkoła to mi zbrzydnie. Ach, nie mam żadnego pojęcia, gdzie coś jeszcze może być. No dobrze, wow, nie znalazłam kantina, ale zrobiłam rundkę po szkole i spotkałam całkiem sporo osób. Ceremonia wkrótce się rozpocznie, lepiej dołączę do rodziców. Wniosek? Czasem spotkać lepiej 10 tysięcy osób niż własnego chłopaka. Zostawiłam ich gdzieś tutaj, nie mogą być daleko. Nie mieli zająć miejsc? W końcu, jesteście. Co ty wygadujesz? Nawet się stąd nie ruszyliśmy. Właśnie się zastanawialiśmy, co zajmowało ci tyle czasu. Albo kto? Tato! Rzucił mi wielki, niewinny uśmiech. Wykręciłam oczami i zmieniłam temat. Idziemy? Poszliśmy w kierunku sali gimnastycznej, aby udać się na ceremonię.